Cześć, ja jestem Paweł. Możecie mnie kojarzyć z mojego kanału Brodaty Geek, gdzie pokazuję klocki Lego, ale dzisiaj jestem na kanale Alto i pokażę Wam dwa samochody sterowane, które łączy to, że mają dokładnie taką samą cenę katalogową i są sterowane przez aplikację Technic Control Plus. Czy coś więcej je łączy? Nie wiem, ale pokażę, co je dzieli, bo jeśli chodzi o to, jak one jeżdżą, jak się poruszają, jak też nimi się steruje, to jest tutaj cała masa różnic i wiele osób pytało mnie, którą z nich lepiej wybrać, kiedy chcecie po prostu kupić jeden samochód sterowany, i dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć na to pytanie, pokazując porównania, jak one radzą sobie w terenie. Mamy tutaj dostępnych trochę ramp, trochę wzniesień, trochę jakichś rurek. Okej, no trików nie będziemy robić, bo one nie są jakimiś ekstremalnymi samochodami, ale myślę, że każdego interesuje to, jak one dają sobie radę na prostej, jak wygląda u nich skręcanie, jak też wygląda przyspieszenie, czy wjeżdżanie pod górkę. Niby prozaiczne sprawy, ale mogą być naprawdę utrudnione dla jednego z tego pojazdów, nie podpowiadam dla którego. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda, więc myślę, że to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć ten pojedynek. No ale jak to wszystko uruchomić? Oczywiście musimy włączyć aplikację Control Plus, która jest niezbędna do tego, żeby sterować samochodem. Wybieramy sobie też oczywiście pojazd, którym chcemy sterować, bo mamy tutaj kilka modeli do wyboru. Każdy z nich ma też inne menu, ma inny panel sterowania i każdy ma trochę inne funkcjonalności, co jest niby plusem, ale później może się okazać mimo wszystko minusem. Musimy oczywiście połączyć się, włączając zielony guzik. W momencie, kiedy to nastąpi, aplikacja uruchamia się i zaczyna nam to wszystko się spinać. Kiedy się zepnie, o właśnie jest informacja, że się połączyło, mamy oczywiście dostępne opcje sterowania. No i w tym wypadku mamy kierownicę, którą możemy kręcić lewo-prawo, mamy też oczywiście możliwość jechania do przodu i do tyłu, mamy też opcję przełączania sobie takiej manualnej na automatyczną skrzynię biegów, ewentualnie jest też opcja sterowania za pomocą żyroskopów, czyli po prostu wtedy odchylamy tablet lub telefon, w zależności czym sterujemy, i jeździmy sobie do przodu, do tyłu. No dobra, to może pora na to, żeby pojechać do przodu tym pojazdem i zobaczyć, jak radzi sobie na prostej. I to, co z pozoru może wydawać się fantastyczne, czyli skrzynia biegów, trzybiegowa, która oczywiście powoduje, że samochód raz jedzie wolniej, raz szybciej, wydaje mi się, że w wypadku tego modelu jest mimo wszystko porażką, ale zobaczcie sami, ja przyspieszam i on bardzo, bardzo powoli się zbiera, gdzieś tam delikatnie skręca, więc trzeba oczywiście korygować i dojeżdżamy do trójki, jest to maksymalna prędkość. Nie patrzcie na to, że zebrał liść, bo liść już właśnie wypadł, ale naprawdę ta prędkość jest bardzo, bardzo niska. Mówiłem o minusach? To jest pierwszy z nich. A jak uruchomić łazik terenowy? Dokładnie tak samo. Oczywiście włączamy aplikację, tylko zmieniamy model, więc łączymy się z buggy. W momencie, kiedy aplikacja się uruchomi, trzeba będzie tak samo nacisnąć zielony guzik, żeby wszystko się połączyło. Chociaż chyba, o jeszcze nie, właśnie okazuje się, że też trzeba nacisnąć. Naciskam, łączy się i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Mamy tutaj kompletnie inny pulpit do sterowania, a nawet dwa pulpity, tak jak w przypadku tej drugiej wyścigówki. I tak, jeśli chodzi o Buggy'ego, mamy tutaj możliwość albo kręcenia sobie 360 stopni tą taką gałką analogową, mamy też opcję taką, żeby pokazać odchylenie od terenu, i w momencie, kiedy ja macham samochodem, no to możecie zobaczyć, jak zmieniają się kąty nachylenia. To jest bardzo fajna funkcjonalność, bo te wszystkie żyroskopy, które tutaj się pojawiają, mają przełożenie jeszcze na coś dodatkowego. Mamy klaksony w postaci trąbki, puszczenia bąka, koguta, kaczki i sprężynki. Ewentualnie możemy też przesunąć sobie pulpit i jeździć sobie za pomocą dwóch gałek, lewo-prawo oraz przód-tył. No i to właściwie tyle. No dobra, pokażę Wam teraz, jak buggy radzi sobie na prostej, bo w mojej opinii wypada o wiele lepiej, aniżeli drugi samochód. Oczywiście, żeby nie było, wszystko jest 1:1. Tutaj nie ma przyspieszenia ani zwolnienia tempa, nie bawię się klatkami, startujemy, buggy jedzie do przodu. On gdzieś tam lekko lubi sobie skręcać, z tego względu, że jego oś jest tak bardzo, bardzo mocno plastyczne, ale zwróćcie uwagę, w jak szybkim tempie mimo kilku zakrętów pokonał ten prosty odcinek. Gdybym ja po prostu trzymał to prosto, on lubi lekko skręcać i pewnie zrobiłby pętelkę, zanim by dojechał do końca, ale no jakby nie patrzeć, w porównaniu z tym sportowym samochodem z Top Geara, to buggy zdecydowanie jest demonem prędkości. No dobra, myślę, że pierwszą konkurencję bezapelacyjnie wygrał buggy. Jest o wiele szybszy, o wiele szybciej osiąga też maksymalną prędkość. Oczywiście to jest kwestia ustawień tego, jak pracuje aplikacja,
ale mimo wszystko samochód Stop Geara nawet na pełnej prędkości nie ma do bagiego startu. Ale za mną ściana płaczu i to będzie druga konkurencja, ale zanim do niej przejdziemy, to taka krótka informacja na temat aplikacji Alto. Możecie ją sobie ściągnąć i w dowolnym momencie sprawdzić interesujący Was zestaw Lego. Na przykład bagiego, na przykład Top Geara. Ale abstrahując od aplikacji, jedziemy, a dokładnie jedziemy pod górę i zaraz zobaczymy, czy mimo tego, że buggy jest taki szybki, to poradzi sobie z tym wzniesieniem. Niby niedużym, ale przeskalujcie sobie to wzniesienie do samochodu i zobaczymy, czy Top Gear tutaj nie okaże się czarnym koniem tej batalii i czy nie wygra drugiej konkurencji, doprowadzając do remisu. Żeby oba pojazdy miały równe szanse, to oba będą startowały z miejsca tuż przed wzniesieniem. Nie będzie dawania forów, nie będzie żadnego rozpędzania się, tylko jedziemy ze startu. No dobra, początek może jest trudny, jakiś lekki uślizg jeszcze pojawił się po drodze, ale to przełożenie tutaj naprawdę daje radę i pod górkę Top Gear sobie poradził nieziemsko dobrze. Pora na drugiego uczestnika pojedynku, czyli buggy. Startujemy. No, tak jest delikatnie ciężko, ale też sobie poradził. Mam wrażenie, że mimo wszystko Top Gear szedł jakby równiej. Ale tutaj myślę, że chyba można uznać, że był remis. Jak widać, jazda pod górkę nie jest straszna ani dla Bagiego, ani dla samochodu na licencji Top Gear. Poradziły sobie świetnie i przede wszystkim dość porównywalnie. Może sam wjazd wyglądał nieco inaczej, bo Bagi wystartował bardzo dynamicznie, a mniej więcej w połowie drogi już tak było czuć opór. Top Gear z kolei jechał równo i tutaj zero zarzutu do pracy tego samochodu. Myślę, że poradziłby sobie z większym wzniesieniem pewnie lepiej niż Bagi, ale wzniesienie było takie, a nie inne, więc jest remis. Czyli buggy nadal prowadzi, pora na kolejną konkurencję, którą będzie slalom. W slalomie będę stawiał na wygodę jazdy, po prostu na komfort, tak jak w normalnym samochodzie, więc ja idę się tam ustawić i pojedziemy sobie na początku Top Gearem. Zaraz zobaczymy, który z samochodów ma większą wygodę prowadzenia. Top Gear rozpędza się dość powolnie. I na pewno to, co mnie drażni, to kwestia sterowania aplikacją, że musimy kręcić tą nieszczęsną kierownicą. To jest takie bardzo nienaturalne. Z tego względu, o, zebraliśmy liść, z tego względu, że ta kierownica lubi uciekać spod palca i muszę co chwilę zerkać na ekran, bo w innym wypadku, no to po prostu on by pojechał jak chce. Szczerze, było tak średnio. Zobaczymy, czy buggy będzie lepszy, bo mam wrażenie, że w przypadku buggy'ego troszeczkę ta przednia oś lubi się sama wykręcać i to też może utrudniać jazdę. No i teraz buggy, zaraz zobaczymy, jak on sobie poradzi. Oby tylko nie skręcał zbyt mocno, ale tutaj jeśli chodzi o sterowanie aplikacją, to po prostu kręcimy sobie palcem lewo-prawo i to jest zdecydowanie wygodniejsze, nawet jeśli troszeczkę nam to ujedzie, to myślę, że sam komfort sterowania jest taki bardziej łatwy do wyczucia. O, nawet w momencie, kiedy zdarza nam się coś takiego, to po prostu samochód radzi sobie z tymi przeszkodami i przejeżdża bez żadnych problemów. Slalom jest trochę trudny do ocenienia, z tego względu, że tutaj bardziej mogę ocenić aplikację, aniżeli pojazdy. No bo gdyby zamienić opcję sterowania z jednego pojazdu na drugi i odwrotnie, to wydaje mi się, że większy komfort miałbym w przypadku Top Geara. A dlaczego? A no dlatego, że w aplikacji aktualnie Top Gear ma kierownicę, którą po prostu kręcimy za pomocą kciuka. Kiedy nie patrzymy co chwilę na aplikację, to kciuk lubi zjechać i wtedy aplikacja nie łapie sterowania. Nie możemy wykonywać manewru skrętu, bo samochód jedzie przed siebie, ale w ogóle przestaje skręcać. W przypadku Bagiego, czy włączymy sobie opcję jednego analoga 360, czy dwóch, lewo-prawo oraz przód-tył, to sterowanie jest zdecydowanie wygodniejsze. Oba samochody mają nieco inny promień skrętu i gdybym miał ocenić to tak jak jest, buggy jest nieco lepszy, ale minimalnie. Tutaj nie ma tych różnic takich ogromnych. Na pewno buggy wygrał, jeśli chodzi o przyspieszenie. Był zdecydowanie lepszy pod tym względem od Top Geara. Jeśli chodzi o pokonywanie przeszkody pod górkę, było podobnie. Z nieznacznym wskazaniem na Top Geara, bo gdyby przeszkoda była nieco dłuższa, to buggy w pewnym momencie zacząłby już tak spowalniać, że mógłby nie wjechać na górę. W przypadku slalomu buggy poradził sobie nieznacznie lepiej, ale to są moje osobiste preferencje. Być może gdyby ktoś inny pilotował ten samochód, stwierdziłby, że
za bardzo ucieka, jeździ za szeroko, a Top Gear bardziej trzyma się tej linii jazdy. Na ten moment mogę stwierdzić, że Buggy po prostu jest lepszy, z tego względu, że jest bardziej dynamiczny, szybciej się rozpędza, ale też myślę, że jego prędkość maksymalna jest o wiele większa aniżeli w przypadku Top Geara. Więc jeśli mam do wyboru tylko jeden samochód, a oba kosztują tyle samo katalogowo, to wybór jest prosty, Buggy, bo dostarcza więcej frajdy. Natomiast myślę, że nic nie zastąpi klasycznego sterowania za pomocą pilota, bo te aplikacje dedykowane do każdego modelu z innym layoutem, innymi funkcjami, jakimiś dziwnymi klaksonami, mnie osobiście jakoś mocno nie są potrzebne. Wolałbym pilot, ale skoro jest tak, a nie inaczej, trzeba wybrać zwycięzcę i nim jest dzisiaj Buggy. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!